Dzień dobry wieczór, ja jestem Buba i witam was w kolejnym odcinku z Deathloop. Jest to zarazem też ostatni odcinek z fabularnej części Deathloopa. Mówię ostatni, bo jeśli spojrzymy sobie na tropę wizjonerów, zobaczcie, mamy teraz tylko i wyłącznie zabić wszystkich wizjonerów w ciągu jednej iteracji pętli oraz zabić Julianę. A co za tym idzie, z samego rana musimy pójść na Zatokę Karla, zabić Ariet, sabotować fajerwerki Franka, a potem w południe przenieść się na... To jest chyba kompleks i tam zepsuć eksperyment Egora. Następnie po południu idziemy zabić zakochaną parę, czyli Fee i Charlie'ego. Potem skoczymy sobie w nocy, właśnie wybić wszystkich na imprezie, odpalić rakietę i polecieć zabić Julianę. I co za tym idzie? Może w końcu ujrzymy sobie ostatnią cutscenkę, którą nam właściwie gra zaoferuje. Jeśli chodzi o mój ekwipunek, zobaczcie, troszeczkę sobie go pozmieniałem. Założyłem sobie limpa klasycznie wyciszonego. Mam w nim uderzenie gromu, umysł opiewki oraz pewny strzał. Dodatkowo wziąłem sobie shotguna dziedzictwo na blisko, jeśli faktycznie zrobi się gorąco i będzie głośno. No to jak widzicie, mam umysłową pijawkę, ognisty gat oraz z biodra, jeśli chodzi o dziedzictwo. Wziąłem sobie również snajperkę, jeśli faktycznie będę chciał kogoś ściągnąć z daleka. Snajperką będzie dużo, dużo przyjemniej. Mam tu w nim właśnie perforację, uderzenie gromu oraz umysłową pijawkę. Więcej obrażeń, więcej przebijania właściwie przez przeciwników. Jeśli chodzi o tabliczki, przeskok z lotnikiem zasięgiem oraz amok z odwetem. No i tutaj jeszcze mam sprintera. Skadenco się śmierć, sprężysty skok oraz mocną głowę. Wydaje mi się, że ten loadout, ten zestaw broni w zupełności wystarczy. No moi drodzy, możemy lecieć na zatokę tak naprawdę Karla, zabić Ariet, no i oczywiście sabotować fajerwerki Franka. Jeśli chodzi o to, jak będę grał, to nie będę raczej zatrzymywał się, zbierał rezyduum, patrzę w jakiekolwiek itemy, po prostu pozbieram te tabliczki, które mogę z tych typeczków i będę leciał dalej, bo to nie ma chyba większego sensu. Coś tam szybko sobie pozbieram, ale nie będę się skupiał po prostu na zbieraniu rezyduum ze wszystkiego, co znajdę po drodze, bo nie widzę już w ogóle sensu. Let's go! Eksploduj za tego Karla! Dobrze się bawisz, tak wspominając? Zazdrościsz mi rakietowego pojazdu. Więc to też już robiłem. To czemu wciąż jestem na tej jebanej wyspie? Mówiłam, ty zawsze zmieniasz zdanie. Uwielbiasz. Więc czemu budząc się chcę przerwać pętlę? Ej, nie wiem, czemu to robisz. Ciągle boli mnie głowa. Nikt tego nie wybrał, jakbyś się przejmował. Teraz mnie obchodzi. Wmawiaj to sobie dalej. No i jesteśmy. Tuż obok kontenera pana Franka. Troszeczkę jeszcze tutaj ludzików możemy powbijać. Zaraz mi się ktoś na łeb nie rzucił. Okej, tam by chyba nie muszę. Wprowadzamy kod klasycznie, bo już mamy. Sabotuj fajerwerki. I to było klapki przeciwdeszczowe. To na pewno, bo to już testowaliśmy i działało. Pięknie. Życzę miłej śmierci, Frank. Życzę miłej śmierci, Frank. Teraz pozostało nam zabić Ariet. Oczywiście on znajduje się w hangarze numer 1. I tam się możemy dostać przez hangar numer 2. Może jeszcze jest. No typiarkę też wybije. Próbujemy właśnie zrobić to bezpiecznie. Nie tak jak chciałem zrobić, ale... O Boż. Ty poważna jesteś, kobieto. Naprawdę. O. Wielkie spluwy, mały. No i zginąłem. Ona też zginęła, czy tylko ja zginąłem? Ona też zginęła, co za głąb w ogóle. A nie wiem, sama się zabija, a potem jeszcze kurde Bella próbuje tutaj fikać do mnie. What the fuck? Ulepszenie karakinezy oraz ulepszenie splotu, przyciąganie, a karakineza? Strefa. To nie wiem, co to jest. Można będzie przetestować oczywiście sobie później, ale nie ma co się jakoś zbytnio z tym bawić. Dobra. To mam załatwione. Pytanie teraz, czy Ariet słyszała te wybuchy, jakieś inne dymy i czy przyjdzie mi zaraz tutaj, albo będzie schowana, żeby nikt jej nie złapał. Ciężko powiedzieć w sumie, nie? Przez to, że właśnie tutaj i Juliana musiała jak zwykle na pysk wlecieć. Czy w sumie dobrze, że teraz, a nie później. Czekamy, aż on zjedzie na dół. Poszukiwacze, witajcie! Będę chciał tego na górze ściągnąć jednego. Oto nadszedł wszak od nich. Dobra, i teraz? Jeśli się uda to zrobić po cichu, to będę chciał tak zrobić, wiecie? Ja muszę wejść na górę.
samą porę na pokaz. Jak uczcimy pierwszy dzień chaosu? Na górę znowu? Amador, nasz wspaniały twórca masy. I teraz zobaczcie, dzięki temu możemy sobie spokojnie tutaj wejść do Ariet. Ona chyba na dole siedzi, nie? Serio? Aha. Teraz spróbujemy jeszcze raz podejść na dół i ją zabić. Nie mogę uwierzyć, że to się w końcu dzieje. Okupione ciężką pracą. Leżeć. Teraz mamy spokój. Kolejnym oczywiście punktem naszego questa jest wysłać Egora na imprezę. No nie, zobaczył mnie koleś przez okno, serio? To przyniósł plotu ponownie. Zbił za mną dalej, no patrzcie. Zbił za mną. Do ciebie. Uciekamy stąd. Już tu więcej nie ma sensu siedzieć. Teraz musimy po prostu stąd uciec i odblokować sobie wyjście do tuneli. Terminal anteny radiowej. No i moi drodzy, to mam załatwione. Ariet pokonana, Frank też zostanie zabity właściwie przez samego siebie. Teraz możemy lecieć i zablokować urządzenie Egora. I tym samym mamy jeden punkt z głowy, w zasadzie dwa już w tym momencie. Tak jak mówię, dobrze w sumie, że Juliana zaatakowała teraz, wiecie, bo łatwiej było mi ją pokonać teraz niż później. Jeśli by trafiła się na imprezie u Alexisa, gdzie mielibyśmy trzech wizjonerów, albo w tym całym bunkrze, gdzie jest Charlie i Fia, no to mielibyśmy większy problem, nie? Tutaj jeszcze jakoś się udało to zrobić. No to wiadomo, no spierdzieliłem jak zwykle, ale no wiecie, czasem tak bywa, a czasem i nie. Okej, czyli tak jak myślałem, lecimy na kompleks, wyłączyć urządzenie Egora. A cholera, ale będę potrzebował chyba... No nie. Będę potrzebował tego całego niwelatora pola, ale w sumie wiem, gdzie on jest. Po prostu trzeba będzie wyczyścić to miejsce, gdzie są te wieżyczki, wyłączyć wieżyczki i przy okazji jeszcze powybijać tych ludzi, którzy tam są dookoła, bo alarm się odpali od razu, nie? Ale to nie problem. Wyjaśnijmy coś sobie. Zamierzasz wypuścić te potwory? Alexisa, Charlie'ego, Fie, Wendy? Nie rozpieprzają świata na zewnątrz, bo są uwięzieni tutaj. Nie mogą tu nikogo skrzywdzić. Świat poradzi sobie z jebanym Charlie Monta... Kogo ja oszukuję? Ty nie masz o to, co się stanie ze światem. Ale ty to masz. Zastanów się chwilę. Dobra? Popełniasz błąd. Czyli jestem z tobą. Popełniasz błąd, czyli jestem z tobą? No w sumie, jakby nie patrzeć, to ma rację. W każdej perspektywie jak najbardziej ma rację, Cole, w tym momencie. W ogóle tutaj, jak w końcu wcześniej zamówiłem, to będę mógł tutaj odebrać niwelator pola, czy nie? Nie, to jest chyba w jednej iteracji pętli, proszę, muszę raz zamówić, a potem dopiero następnego razu, jak tu przyjdę, się odblokuję, czy dostanę to z powrotem? Nie mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Mniejsza, lecimy dalej. Czyściutko? Chyba czyściutko. Ale zejdę na to, jeszcze się okaże, czy ktoś jeszcze nie został, jeszcze ktoś został. Ona może usłyszeć alarm. Już nie. Easy. Dobra, i teraz tak. Ten niwelator pola znajduje się tutaj w środku, tylko że będzie alarm, dlatego muszę na początku wyłączyć wieżyczki. Tu jest pierwsza. Będzie moja, czy nie będzie moja? Będzie moja, dobra, nice. I tu też sterujemy. Rozłożę dla pewności. Jest moja, pięknie, dobra. Możemy wbijać. Chyba, że jest tak, że jak alarm się odpali, to one znowu zaczynają działać po swojemu. Zaraz się okaże. Tak, działają po swojemu. No wchodzimy, wychodzimy i teraz hakujemy jeszcze raz. Ale jednak chyba nie, bo patrzę, że mogę normalnie je złożyć bez problemu. Nie wiem, nie wiem jak to ma działać. A mamy inwalator pola, możemy teraz odpalić i znowu zaczyna się zabawa z tym hakowaniem. A
A009. Jest. A073. Jest. C232. Jest. E714. Myk. F451. Jest. I ostatnie I781. No i proszę bardzo, pięknie. I tam mamy załatwione, możemy stąd spadać. Następnym przystankiem będzie Skała Freestat. Następnym przystankiem będzie Skała Freestat i tam pokonamy sobie Ify, Jezborowską i Charlie'ego Montague, czy też Montagi. Oni jakoś tam cały czas inaczej mówią, nie wiem w końcu jak to ma być do końca. Aczkolwiek wiecie, mam teraz problem jeden. Ej, właśnie. A nie, dobra, nieważne. Jestem debilem. Bo przecież ja teraz tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, nie, że ej, halo, ale przecież ja muszę iść do Abdam. Ja muszę przecież iść do Abdam i pójść do Tubita, żeby puszczał dalej tą rozmowę. Benji, ale w sumie sobie przypomniałem, że przecież gadałem z Tubitem, żeby on tam ma tą swoją pamięć, którą zachowuje nawet jak jest nowa iteracja pętli. I wiecie, i tak z drugiej strony ja z nim gadałem, przecież on powiedział, że Colt, żeby właśnie Tubit puszczał to non-stop w kółko. Dlatego nieważne. Skała Freestat, lecimy zabić i Fię Zborowską i Charlie'ego Montagi. Let's go. I właśnie zastanawiam się nad jedną rzeczą jeszcze. Niech tą chwilę pomyślę. Nic, nic i nic. Wiesz, jestem bardziej podobna do niej niż do ciebie. Bez jaj, nie mogła być aż tak zła. W końcu urodziła mnie, prawda? I urodziła mnie, a potem zachorowała. Tęsknisz za nią, łapie. Czasem też tęsknię za czymś, czego nie pamiętam. Też dokonałeś wyboru, Colt. Ja się przynajmniej pożegnałam. Muszę ją stąd wydostać. No właśnie, to jest ten problem, że możemy ją stąd wydostać. Wszystko będzie gitara, tylko z drugiej strony, wiecie, czy jestem w stanie wydostać ją stąd i jednocześnie rozwalić pętlę? Bo w sumie nie chciałbym zabijać własnej córki, no jakby nie patrzeć. W szczególności, że Colt jej nie znał w ogóle, nie? I teraz tak zastanawiam się też z jednej strony jeszcze jedną rzeczą, moi drodzy, bo jak mam mu zalać tą stację pomp całą? Wcześniej tam było coś tam wspominane, że można zalać stację pomp i działa, nie? Dobra, tutaj muszę znowu wpisać ten. O cholera. Chciałem gdzieś tu kartkę. A je, dobra, nie muszę kartki mieć, nieważne. 04 11 07 24. 04 tu jest 04. Aha, będzie napisane wszystko. 04 11 07 24. Pięknie, nie muszę spadzać dzienniku. 11 07 24. Pięknie. Otwarte. Jak można było to w cholerę wszystko zalać? Czy ja mam wejść tutaj w to miejsce i stąd będę mógł zalać całą tą tą? Czy nie? Ja bym chciał właśnie przejść tutaj z drugiej strony i przejść do góry, wiecie? Gdy nie unikałaś mnie w kółko. Kółko? A. Idziemy nad nich. Kółko? Koło? Fia Zborowska jest taka dziwna, naprawdę. Musi na to odpowiedzieć? O, jestem tutaj, za tymi drzwiami, zobaczcie. Może inna trasa? Nie no, tutaj nic nie mogę zalać, jak widzicie, no nie ma jak. Chyba, że faktycznie z drugiej strony muszę podejść. A tu jest antena. A. A zhakujmy ją, zobaczmy co się stanie. Co? No nie, muszę do was wejść na górę, no come on, please. No, obejdę dookoła jeszcze. I w każdym odbiciu. To pełna jest, patrzcie, czyli będę musiał po prostu pewnie przejść dookoła, tu jest problem, żeby stąd wejść. Trwa awaryjne zalewanie, konieczna ewakuacja. Okej, okay, gdzie oni pobiegną? Nie tędy przejść, zaraz stąd wyjść, nie? Oni chyba zginą w tym momencie, czy nie? Ja wiecie co, ja wyjmę shotguna w razie, bo nie wiem, czy oni zaraz nie będą chcieli do mnie wejść. Ciśnienie 100%. Rozpoczynam awaryjne zalewanie. A patrzcie, jednak nie będę mogli stąd wyjść. Restartowanie. Haha! Siemanko! Co tam?
matkę! Ciśnienie 50% i rośnie. Siemanko, jak tam się bawicie? Moi drodzy, aaa! O, ja też muszę tu spadać, fuck! Nie, nie! Dobra, czary leży. O nie! Dobra, ale udało się. Ja to stąd musiałem całkowicie uciekać. Myślałem, że mogę na nich się popatrzeć chwilę, bo wiecie, patrolować sobie, ale niestety no... Adlaczki. Tak czy siak udało się. Podamy stąd. Teraz pozostaje tylko wrócić wieczorem, a właściwie w nocy, na Abdam. Wybić trzech, Alexisa, Venji, Egora. I ruszyć rakietą do Juliany, naszej córki. O, i dostałem achievementy, jeszcze dwa. Cichy zabójca, to słuszny wyrok. Okej. No, koniec końców. Wbić na imprezę, zabić wszystkich. A potem ruszyć do Juliany. Abdam, exploruj, let's go! I też jednego na pewno będę wiedział, jak zabić, bo przecież to jest Alexis i jego mogę po prostu zakręcić, bo piwo ją do mnie przyjdzie. Ale co z pozostałą dwójką? Bo tam jeszcze dwóch będzie. W razie spróbujemy dostać się na imprezę, zabijmy Alexisa i wtedy zaczniemy dumać, nie? Bo tego już nie próbowałem zrobić wcześniej. A mogłem w sumie z jednej strony potestować. Ale mniejsz. Mówmy poważnie. Co działo się przez te 17 lat na Black Reef? Byłem sam? Mówiłeś mi, że nie pamiętasz. Ja ci wierzę. Nie pamiętam wtedy, nie pamiętam teraz. Czemu wracam na tę jebaną wyspę? Hej, to tajemnica. Może to dlatego wróciłeś. Lub jest to powód, dla którego próbuję to przerwać. Zgaduj dalej. To ma sens. Strata 17 lat. Zapominasz, czemu tu jestem? Chciałbym to zatrzymać. Tak, i zrobiłeś to wiedząc, kim jestem. To boli, rozumiem. Tak czy inaczej musimy stąd odejść. Najlepiej wczoraj. Lub 1000 dni temu. Czy ile czasu jesteśmy tu kurwa uwięzieni? Gdybyś włożył tyle wysiłku w naukę, to zniszczenie. Może nie miałbyś tam pytań. Okej. Nie wiem do końca, co mam o tym myśleć, wiecie? Właśnie tak jak mówię, lecimy na imprezę. Serio? Błąbie. Tak w sumie, bo to jeden właśnie spadał, się zabijał sam. Fakt. Nic nie widzisz. Cichutko. Egor i Venji w ogóle są w tym samym miejscu, gdzieś na górze. I są razem? Frak nie żyje. Pięknie. Sam się zabił. Nie bądź zachłanny, Colt. Nie było tylko dwóch chyba? Ja dobrze pamiętam? Tutaj przydałoby się teraz ten. A teraz wiemy w sumie, że można je rozbroić, nie musimy ich też wbuchać w tym momencie, nie? Nigdy? Jest, pięknie. Dobra, nice. Zakręćmy wszystkie po kolei. Ja mówię, wiem, że czekoladowe to jest jedno z nich, ale ja zakręcam wszystkie. Będą mieli przynajmniej spokój. No i klasycznie czekamy, aż przyjdzie Alexis. Poczekam sobie tak tam wjazd. Będę chciał go oznaczyć, przynajmniej będę potem widział go przy ścianę, nie? On to musi wejść, on wcześniej też wchodził kilka razy, o właśnie. Jest Alexis. Nie, nie, nie. Buba, ty skończony kretynie. Dobra, na szczęście poszło. Oh. No nie. Znowu Juliana, już drugi raz? Nie żartuj sobie ze mnie. W ogóle co jest najlepsze, to Egor i Venji chyba się nie ruszają? Ciekawe, czy byłby w stanie tutaj przeczekać, wiecie? Bez walki. Jeśli nie, to chyba wczytam grę. Bo to jest scam po prostu, nie? W ogóle wczytałem grę. Bo tak stwierdziłem, że wszyscy mi tacy zaczęli atakować, pozmieniali swoje pozycje wszystkie i nie da się nic ogarnąć. O, dopiero teraz, dobra, bo ja tu stoję jak debil przez jakieś, nie wiem, 3 minuty. I Alexis się w ogóle nie odzywał. I nie wiem, co się stało. Zakręciłem browary, po prostu i siedzę, czekam, nie? Ale nareszcie ogarnąć, nareszcie przyszedł, dobra, jest okej. Już nieważne. Zabijemy go raz jeszcze, tak jak mówię, wczytałem save'a, żeby to na cicho. Muszę tylko poczekać, aż otworzy drzwi, żeby go zaznaczyć. Schowam się i poczekam, aż przejdzie troszeczkę dalej. Duda! Gdzie jest twoja jebana rozrywka? No, pięknie.
Alexis is dead. I teraz został tylko w sumie Egor oraz Venti, oni gdzieś na górze są. No to jak na górę wejść, to akurat wiemy. Wychodzimy sobie tutaj na zewnątrz i wchodzimy po schodach na górę. Mógłbym zabić ich wszystkich. Jeszcze jak? Boż. Ach. Tylko dzieciak z reklamowego proszku dla dzieci matki muskuły. Pa-pam! Pu-pu! Pa-pam! Pu-pu! Co to jakiś ziomek robi? On tu, go tu wcześniej nie było, wiecie? Bo nikt nie byłby w stanie go zobaczyć, więc możemy go zabić. Widzimy po schodach na górę. Oni w ogóle jakoś... Słuchaj, nie jestem z tych, co bywają agresywni. Jasne? Jestem gentleman. Tam skąd pochodzę rycerskość. To jest Egor? Ale ty pchasz i pchasz i pchasz. I w końcu odwdzięczę się. Nie, to jest ten... Nie, dobrze, to jest Egor. I Venti pewnie też na górze stoi, na dachu oni chyba we dwójkę stoją. No to okej, to wiem jak wyjść na dach. Problem jest tylko taki, że na dachu jeszcze kilku strażników było, eternalistów. To mnie troszeczkę martwi. No nie. A Juliana sama się zabiła. Jezus Maria, jaka głupia. No i przez to, że ta Menda przyszła, to oni już mnie szukają, nie? Ale mi się zaraz coś normalnie, kurde, z... Wiem, że to jest Venti. Na pewno. Gdzieś tu jeszcze był Egor. Jest, mam zaznaczego i Egora, i tego, i Venti. Oni muszą teraz stąd pospadać. Won mi stąd, idźcie stąd, wszyscy, w cholerę. Please, błagam was, idźcie stąd. No i właśnie, kurde, z tego co patrzę, to oni te strażnicy stoją z tymi dwoma typeczkami na dachu, nie? Najgorsze to, że Egor się patrzy z tą stronę, bo oni się patrzyli oboje tam, mógłbym posprzątać tych strażników. Potem tych dwóch naraz wybić też. Ale patrzcie, co się dzieje. Czterech ziomków jeszcze strażników na dachu jest. Tam jeszcze w ogóle jakiś prąd idzie, ewentualnie spróbować włączyć prąd. No, spróbuję jeszcze przejść z drugiej strony, tam gdzie oni mają wejść na górę. Spróbuję, jeśli się da włączyć prąd im do tej muzyki. Może wtedy zejdą, bo nie będzie muzyki na górze. Najzwyklejszym zawracaniem głowy. Frywolnym i całkowicie niepotrzebnym marnowaniem cennego czasu. Muszę uważać, bo ja też nie widzę tych wszystkich przeciwników, nie? A wszystko pięknie ładnie, tylko teraz... Ten plan może się udać, ale gdzie jest wejście na górę? To jest to wejście na górę? Tak, tu jest prąd, faktycznie. Okej. A prąd został włączony. Tu możemy chyba wejść w ogóle na dach, nie? Jop. Znajdźcie na dachu tym razem z Egorem. Ja wiem, że oni są tutaj we dwójkę. Niby wyłączyłem tą muzykę, zobaczcie, oni dalej tańczą. Co tu się dzieje? Dobra, nie wiem, czy chyba jest inny sens, żeby... Znaczy, nie wiem, czy jest jakiś inny sposób na zrobienie tego, wiecie? Venti do mnie idzie? Chyba do mnie idzie. Hello. Co? Upadnij! Okej. Za daleko chyba na taki ten. A wiecie co? Snajperka, let's go. Żyjesz jeszcze? Co? No, leżysz. Ah, fuck you.
No nie chciałem zrobić w taki sposób, chciałem to zrobić po cicho, ale szczerze mówiąc nie widziałem żadnego nawet sposobu, bo oni cały czas się trzymają koło siebie. Tak w sumie... No, nie wyszło jak chciałem, sorry. Ostatnich dwóch zabiłem na głośno. Znaczy, ostatnich dwóch jeszcze, Juliana. Usunięcie. Powinno być przyjęte tabliczki. Teraz możemy lecieć do rakiety. Aczkolwiek zastanawiam się, czy ja muszę, wiecie co, odblokować tą antenę. Jesteśmy realistycznie po drodze, można było to zrobić, bo po prostu nie wiem, czy... Będę mógł przejść, jak ona jest zablokowana, nie? To jest niby wyjście do tuneli, ale... Może rakieta również? A fuck it, nie robimy tej anteny. Jednak nic z tym po drodze, bo poszedłem z drugiej strony na szybko. Najwyżej się tutaj wrócę. Jak będzie trzeba odblokować anteny. No, i lecimy do rakiety. Knut. Knut. Trojka, flamingi, garbacz. Jak? Będzie śmigać? Rak? Raz kozi śmierć? Jalo? Rakietoplan. Pół hapetyku mam, mogę mi się rozejrzeć z jakimś leczonkiem jeszcze, wiecie? Dobra, w porządku. To jest włączone? To jazda. Jak odpala się ten... Chyba nic nie musisz robić, kumplu. Au! Okej. Co mnie najbardziej ciekawi właśnie to, jaką wyglądało tutaj, skoro miał tylko taki mały monitorek, który pokazywał mi więcej, gdzie ja lecę, nie? I tyle. O, daleko są do ziemi. O kurwa, Holt, trzymaj żeś się tam. God damn it. Pity. Dobra, udało się. Próba wysokich lotów. Koniec końców. No dobra. Nice. Rdzeń stabilizatora. A jak? Już to robiliśmy. Prawda? Nie w ten sposób. Aha. Okej. Okay. Jesteśmy więźniami, jesteśmy strażnikami. Zwróć jej wolność. Czyli trzeba będzie o killer. Powoli nas wszystkich. Pytanie właśnie, czy kroczysz wiecznie naszymi śladami. I właśnie ciekawie, czy... Najpierw mnie wysłuchaj, dobrze? Ona jest, ona na pewno jest tutaj. I mam coś dla ciebie. Spodoba ci się. Albo nie, no sama nie wiem. Trudno zgadnąć. Więcej gadania. Uwielbiam to. Zabij wizjonerów, siedmioro nie żyje, nie jesteś pozostałymi wersjami siebie. Twoja córka i ty, przerwij pętlę, jeszcze dwoje. Ona chce zmienić twoje zdanie, nigdy się nie poddawaj. No właśnie pytanie, czy warto iść do niej pogadać z nią, czy nie lepiej po prostu na przykład stąd strzelić po prostu z shota i tyle? Co jest, kurwa? Tabliczka schodzi. Normalne. Całkowicie normalne. Zostań po tym ślad. Wyrwana została tabliczka z naszego ciała. No mógłbym teraz na przykład jej piznąć, nie? Z takiej odległości, na najzwyczajniej świecie, bo tabliczki nie działają. Witam ponownie. Nienormalne. W tej kasecie są pistolety pojedynkowe, zabytkowe, oryginalne pociski z olejem, unikalna rzecz. Ciut zakurzone. To egzemplarze muzealne. Część historii, warte zachowania. Jak Black Reef. Usiądź, proszę. A mogę nie siadać? Skup się, Gold. Dzięki, postoję. Dzięki. Właśnie. Zauważyłeś może, że zawsze budzę się pierwsza? Więc jeśli przetrwamy zapaść pętli, to obudzisz się z lufą mojej spluwy w swoich ustach. Prawdziwa śmierć? Wolę ją niż takie życie. Czyli życie ze mną. Nienawidzisz mnie. Życie tutaj, w tym udanym dniu. Kiedyś mnie lubiłeś. Dostrzegałeś, czym to miejsce może być. A później mnie zamordowałeś. Żeby mieć prawdziwe życie.
bez powtórek! Myślałam, że jesteś gotów na odpowiedzi. Świetnie, zuby. Łapie. Wiele przeszedłeś. Wreszcie wiesz, jak zniszczyć to miejsce. Ale to nie oznacza, że wiesz, jak to wykorzystać. No jasne, wiem. Strzelanie do celu. Colt. Co, mam napisać książkę, namalować jebany portret? Chcę, żebyś zadawał pytania. O to miejsce. O mnie. Nie rozpraszaj. Żebym zapomniał odpowiedzi tak jak inni, tak? Ludzie zapominają, bo są znudzeni. Ty się nie nudzisz, prawda? Nie, nie nudzę się. Więc zostań. Pokażę ci niesamowite rzeczy. Ile już razy prowadziliśmy dokładnie tę rozmowę? Istnieje jakaś wersja twojej zabawy, w której się nie zabijamy? Żeby być pieprzoną archiwistką Ionu, a ty mordowałeś mnie bez końca. Więc tak, broniłam się. I nauczyłam się to lubić. Każda walka w końcu nuży. Ale ty kochasz łowy. To ty zacząłeś. Więc muszę to też zakończyć. Dla wszystkich. Wiesz, nikt ci nie wybaczy. Ja ci nie wybaczę. To się stanie. Ale nie musi. Colt, decyzja należy do ciebie. Weź pistolet. Mogę po prostu zabić się czymkolwiek innym? Te zabytki w ogóle strzelają? Jak wciśniesz spust. A jeśli nie? Niesamowite rzeczy. Inne światy, inne czasy. W których się zabijamy? Brzmi nieźle. Na trzy. Jeden. Dwa. Szybciej strzelę do ciebie. Zaszedłem za daleko. Juliana. Koniec końców. Opis. Ja pierdolę. Zrobiłeś to dla nich. Skok w jutro. Nie musisz umrzeć. Skacz. Udowodnij, że nie ma racji. Zrób to dla nich. Skacz teraz. Przerwij tę pętlę. Skacz. Zrób to dla nich. Tak musi być. Przerwij to. Wydostań nas. Skok w jutro. Udowodnij, że nie ma racji. Przerwij to. Przeżyjesz. Skok. Przeżyjesz. Dasz radę. YOLO! Ale nogi se płamą. Ech. A czemu nie strzelasz? Giuliano. Wiesz po prostu, że pętli już nie ma i dlatego nie chcesz mnie zabić? Więc... udało się? Ciężko powiedzieć w sumie, Colt. Okej... Do roboty. Koniec. In memory of Robert Altman. I co, i po prostu... A ja się zastanawiam, bo jeśli faktycznie by Juliana strzeliła pierwsza, czy tam bym poczekał z nią na trzy, tak? I by ona pewnie pierwsza strzeliła, to jak rozumiem, musielibyśmy zacząć od nowa i znowu wszystkich zabić wizjonerów, tak? To nie jest tak, że to było jakieś inne zakończenie. Poza tym, nie chciałbym tego widzieć chyba. Uważam, że tak było okej. Okay. Aczkolwiek... powiem wam szczerze jedną rzecz. Bardzo mnie trochę niepokoi to zakończenie. Myślałem, że czegoś więcej się dowiemy. Jakoś lepsza cutscenka jeszcze będzie, a nie takie po prostu, wiecie... Gratulacje, udało ci się odkryć największą tajemnicę Deathloop. Opowieść Colta dobiega końca, ale nie pozwól, by powstrzymało cię to przed dalszym zagłębieniem sekretów i tajemnic Blackreef. Ruszaj do akcji, korzystając z wszystkiego, co udało ci się dotąd zdobyć. Możesz też wejść w tenisówki Juliany i chronić wizjonerów i pętle przed innymi graczami. Jeśli chcesz przeżyć historię Colta jeszcze raz od nowa, to w menu opcji znajdziesz możliwość zresetowania swoich postępów. Dziękuję za wspólną zabawę. Mam nadzieję, że spodobało ci się wszystko, co ma do zaoferowania Blackreef. Życzymy owocnego dnia, zespół twórców Deathloop. Bardzo mi się podobała gra. Naprawdę gra była genialna. Bardzo fajna. Była świetna. Zagadki, puzelki. To, że mogliśmy przychodzić do każdej lokacji w innych porach dnia. Mieliśmy inaczej rozłożonych przeciwników. Mieliśmy inne rzeczy po prostu. Nowe bronie, dużo medalionów, różne skille. Postacie. Postacie są genialne. Alexis, ta jego zabawka, jak gadała cały czas, jak nieśliśmy do Tobita non stop, bez przerwy. To było piękne. Wszystkie takie małe smaczki, które wprowadzają tą grę w taki, wiecie... stan nie tylko samego shootera skradankowego, bo też shootera na głośno, ale również
wprowadzają nas też w stan takiego, wiecie, troszeczkę komiksu śmiesznego, czy też jakiegoś właśnie takiego sitcomu. Jest fajny, jest bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba. Gra była naprawdę genialna. Uważam, że to jest póki co jedna z lepszych gier, jakich wyszły w tym roku. Dosłownie. Lubię takie gry. Jest dynamiczna, strzela się dobrze, wszystko wchodzi jak należy. Wygląda całkiem ładnie. To, wiadomo, to też jest taka raczej szata graficzna, też taka ala komiksowa. Nie jest jakaś, wiecie, super taka realistyczna, wiecie, taka ciężka dla klimatu. Coś to jest Dishonored. Dishonored też był właśnie w takiej szacie graficznej. Ale zdecydowanie naprawdę polecam wszystkim zagrać w tą grę. Ta gra jest naprawdę genialna, jest naprawdę świetna. I to rozwiązywanie puzzelków, zagadek, zapisywałem sobie na kartce wiele tych rzeczy. Było świetne. Po prostu było świetne. Nie wszystko udało mi się zrobić, bo tam jeszcze było takich kilka mini, wiecie, znajdziek, których nie ogarnąłem, ale te znajdźki pozostałe może wam, jeśli będziecie się jeszcze zagrać w tą grę kiedyś. Wydaje mi się, że tak będzie okej. Okay. Cóż, moi drodzy, to jest ostatni odcinek z fabularnej części Deathloopa. Pojawi się jeszcze pewnie odcinek po drugiej stronie barykady, tutaj, że będziemy chronić pętlę jako Juliana i zabijać innych graczy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. I tak samo, jeśli chodzi o tę serię. Bardzo dobrze się bawiłem, naprawdę polecam wszystkim bardzo serdecznie tę grę. Jest genialna i nie pożałujecie, jeśli ją kupicie, będziecie w nią grać. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, moi drodzy, widzimy się na innych materiałach na moim kanale oraz na live'ach. Zapraszam serdecznie. Na razie, cześć, trzymajcie się.